No i Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z Minecraft Rogal. Oczywiście dziękuję za oglądanie, dziękuję za wspieranie, mam nadzieję, że seryka się podoba. Pamiętajcie o tym, że playlista jest w prawym górnym rogu ze wszystkimi materiałami, a jeżeli chcecie wspiernąć moją działalność, to macie taką możliwość. Oprócz oczywiście taktycznej łapki w górę, zachęcam do zapoznania się z ofertą wspierającego od piątaka miesięcznie. Bardzo dużo bonusów, dużo serii. Polecam, bo jest co brać. Słuchajcie, ja sobie tutaj troszeczkę pozwiedzałem właśnie. Gdzie dokładnie jest ta lokalizacja, to się pojawia ten Arcane Amber Golem Idol Guardian, nie? Nie o ciebie, nikt się nie pytał. Ty co ty w ogóle masz 130 HP? Co to kurwa za miniboss z bossu? Dobra, nieważne. To jest tutaj, słuchajcie. To jest tutaj. To było bardzo, bardzo blisko. Ja nawet nie wiedziałem do końca gdzie. A to się okazało, że to jest na pustyni. I to jest taka lokalizacja. Czyli lokacja. Która... objawia się tym. One idą za mną? Idą. Ha, fire anty, dobra. Pist, pist, pist. Ha, wolne na szybkość są. Wiedziałem, że tak jest. Że to tutaj, słuchajcie, jest. A, ja muszę sobie wziąć te crispy. O, oddaj mi żarcie, gościu. Bez żarcia to. Ciężko by było. Zobaczcie, tu są Agile, Umber, Ilom, Golem, Guardian. No nie wiem, jakieś różne HP mają. Ale jak sobie zobaczycie. Czekaj, tu jest mat. Aha, czyli ja muszę ich rozwalić wszystkich. I tu prawdopodobnie muszę włożyć wszystkie te elementy. Czy one gdzieś tu będą? One będą gdzieś w labiryncie? Bo tego to szczerze mówiąc to nie sprawdziłem. Ale może być, że to jest taki tajemniczy, wiecie, labirynt. A, bo tu spawnerki są. A, to ja już spawnerki czyszczę, proszę bardzo. Już czyszczone spawnery są. Cyk, cyk, proszę bardzo. A, widzisz, ja już wiem wszystko. Ja już wszystko wiem. Zaczynamy czyścić, słuchajcie. O, tam coś może być. Siema, magma crawler. Gdzieś tu pewnie spawner masz, co? A, to wiesz, co ci mogę powiedzieć? Już go nie masz. Teraz zobaczymy, gdzie ty masz spawner. Albo w ogóle nie masz. Nie oszukałeś. O, co to jest? To jest jakieś dziadostwo. Proszę bardzo. Już cyk, kolejny spawner i nierozwalony. Ale wydaje mi się, że właśnie tak będę musiał poczyścić tutaj. Popatrzeć sobie dokładnie. O, zobacz, jest golem. O, golem był. I tu są... O, zobacz. Ty, bo ja pokonałem tego pierwszego golema i co mam? Iron Scarab, ale to nie jest... Umber Golem statuę. To jest coś, co chyba będę musiał wstawić. Ale to zaraz zrobię. Cześć Magma Crawler. Cześć Magma Crawler. Cześć. Cześć. Podoba mi się, jak one po prostu na hita schodzą. O, tu kolejny, zobacz, spawnerek. Dobrze. Flamed Dragon Steel Sword jest najlepszym mieczem w grze, widzowie. Imo, także tutaj jest już potężnie po prostu są oponenci na Portalani. Czyli nie przyjmuje nic, po prostu idę i niszczę. Tu mamy, proszę bardzo, jakieś rzeczy, tam tak. Ja sobie powkładał. To są rzeczy, które nie są mi potrzebne. Te Umber Golem statuę to zostawię. O, Honey Sandwich, to sobie wezmę. No i to sobie wezmę, to Ghost Sand, dobra, i to w sumie tyle. Tu jest Arcane Amber Golem. O, zobacz, tu jest to, ohohoho. Szukamy dalej. Bo prawdopodobnie muszę właśnie w tych podziemiach znaleźć kilka rodzajów tych golemów, zebrać je wszystkie i potem coś więcej. Tak mi się wydaje. Tu gdzieś Arcane będzie. Bo widzę, że mi się właśnie tutaj pokazuje. Jeżeli jest Arcane, to prawdopodobnie będę musiał go magią rozjebać. Ale jak coś, to jest żaden problem. A tu bym w ogóle pozalepiał sobie. Pyro, lawa, web spider, leżysz. Bo ta lawa tutaj, to będzie mega przeszkadzała. Po prostu tak się zrobiło brzydko, nie? Cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz. Ale sprawdźmy, czy moje myślenie jest słuszne i czy ten faktycznie Umber Golem...
Nie. O! A nie, bo to z shiftem po prostu. Dobra, nie. Myślałem, że to jakoś inaczej działa. Bo nie dostałem z niego... O, hardenet. Ale mocny był. Nie dostałem z niego żadnego elementu. Najwyżej sobie rozwalę. I później zobaczymy z kolejnymi, bo może... Whetstone powder. Idziemy dalej. Larwa tu jakaś była. Widzę, że się pojawił Umber Golem Idol Guardian. Super Idol, tłumacz TikTok, widzowie, tłumacz TikTok. Dobra. Nie mogę znaleźć oponenta. Gdzieś się skitrał. O! Umber Ailom Golden Guardian! A, to są te skaraby, dobra, to są skaraby, skaraby. Tak, 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 dobra, 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 wszystko już wiem, wszystko wiem, wszystko wiem, wszystko wiem. Źle po prostu pomyślałem. Okej, okay, to już wszystko rozumiem. A, widzisz, jaki jadaś domyślny, a ty mówisz, a... Bo nie wiedziałem, co to jest, nie? I tak nie byłem pewien, czy to dokładnie jest to, co ja myślę. I okazało się, że to jest dokładnie to, co ja myślę. Czyli pokonaliśmy już żelaznego i złotego. Teraz będziemy musieli znaleźć zielonego. Jeszcze był jakiś jeden. W takim razie szukajmy. Jest Mighty Umber, jest czerwony. Dawaj Mighty Ranger Umber. Skurwysyn zmienia co chwilę nazwy. Ale to nie przeszkodzi mi, żeby spuścić mu sromotny wpierdol. Niech się tylko pokaże. Bo ja już mu pokażę, gdzie wróci, gdzie raki zimują. Okej. Okay. Okej. Okay. No, to okej. Okay. To szukamy go. Ranget Umber. Coś tam, coś tam. Gdzie jesteś? O potężny przeciwniku. Niegodzien walki ze mną, gdyż i tak jesteś w chuj słaby. Pokaż, Sfelico. Pokaż się. Poczwaro pierdolona. Gdzie jesteś? Kolejny jadę znalazłem. Wezmę to, bo to nie wiem, co to jest. Fajnie mi wygląda. Zaraz prawdopodobnie znajdę mojego oponenta. Jest! Ajaja, jak mi przykro. Rozjebałem go na hita. Tyle miał dopisków potężnych, że myślałem, że o, coś z tego będzie. I wyszło jak zwykle. No trudno. Dobra. Zobacz, jak mi śledzą, ty. Skąd wy się tu pojawiacie? Nieważne. Szukamy, słuchajcie, musimy, tak mi się wydaje, że w tę stronę iść. Oczywiście trzeba najpierw coś zjeść dużo. Gdzieś tutaj, no, 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 no. O, dobra, dobra, już widzę, gdzie jestem. To teraz musimy zielonego znaleźć. I będziemy mieli wszystkie skarabeusze. Dokładnie, tu w lewo zaraz. Jeszcze w lewo. Wychodzimy już stąd, dokładnie. Mniej więcej trasę pamiętam. No w sumie skomplikowana jakoś turbo to nie jest. Co jest plusem też? Bo taki fajny ten labirynt, bardzo przyjemny, muszę przyznać. Nie jest przesadzony, nie ma tutaj, wiesz, jakiegoś zapierdalania niepotrzebnego. Tylko normalnie idziesz sobie elegancko.
Dobra, mamy Mighty Amber, Golem, Idol, Guardian. No to idziemy, go szukamy i na pizdę go walimy, widzowie. To on gdzieś tu musi być. Jest! Hardened, Umber, Golem, Idol, Guardian. Albo to nie tutaj też. Czekaj. Oj. Glowing Gem. Place on any side on a solid block as a light source. Aha! Po prostu, że się świeci. Fajne. Tylko trzeba będzie znaleźć wejście konkretne. Strasznie twarde. Także trzeba będzie go zaraz znaleźć. Normalnie. No tu jest strasznie dużo wejść. Tu byłem, okej. Tu nie byłem. Tu na pewno nie byłem, także możliwe, że znalazłem dobre wejście. Uwaga. Gdzieś blisko jest. Coś to czuję, także... Gdzieś blisko siedzi. I czeka. Na nieuniknione. Oho. Zestonian. Zmienił się. Poszli won. Biorę. Jakie smoothie zajebiste. O kurwa, jak ja jestem silny. Jest! Pokonałem go! Mamy wszystkie skarabeusze, widzowie! Berserking. Co to robi? How little armor the wielder wears. Aha, czyli im nie mam armora, to tym więcej napierdalam. A to takie w sumie mech jest. Dobra, w takim razie trzeba już znaleźć stąd wyjście. Używam przyspieszacza. Teraz tylko gdzie to jest? A po co ja się mam bawić, widzowie, w jakieś tam szukanie? Normalnie lecimy se, nie ma co czasu tracić. Widz chce mięcha, a nie szukania. Jakie 30, kurwa, daj 0. No. Ciach, ciach, ciach. Wypierdalaj stąd. I wy też, małe pomioty. Poszli, kurwa, stąd wszyscy. Nie wkurwiaj mnie, bo ja jestem kibicem Lecha. Jak to, że nie jestem. Mood Scarab. Jadę Scarab, Gold Scarab, Iron Scarab. Uuu. Tajemnicze wejście, widzowie. Kolejne soldiery walczące. Znalazłem więcej jadę. Co to? Teleport! A, bo to będą teleporty teraz! Chyba. Temple Teleporter.
Chyba wiem! Albo i nie wiem. Czekaj, kurwa. Jadę slot, dobra, dobra. Oooo! Exoskeleton slot. O kurwa, to ja takie rzeczy muszę też mieć? O, kolejne. Magma cream slot. Mam. O. Aż muszę podjeść. Magma crawler ice slot. O, akurat 8. O. String. String slot. Mam stringi. Znaczy nitki. Antillion Overlord. To jest boss, który pada jak szmata. Nara. Zakopuj się ze wstydu. Tak jest. I zdobyłem, widzowie, Soul Crystal. A Soul Crystal. Ja wiem, co to jest. Wiem. Kurwa, coś co wziąłem, you enable, kurwa, nie wiem, co se klikłem nawet. To było tu, o, tu! Tu! Wand of Animation! Mogę to zrobić teraz, widzowie! Robisz po prostu tak, Wand of Animation. Szukasz. O, o. I ciach. I teraz mam Wand of Animation. I mam zrobionego, o kurwa. I mam zrobionego quest, za którego dostaję treasure chest i 50 pieniędza. Ale jak mi się udało w ogóle wszystko zebrać, to to jest niepojęte. Nie, dobra, chowam sobie to. To sobie wyłączam. Treasure chest, iron in. O kurwa, ale treasure chest. A już chciałem szukać w internetach, widzicie. A udało mi się być bardzo mądrym chłopakiem. Czyli w sumie żadna nowość. Ale jest jak jest. Nieskromnie powiem, że udało mi się. No jak to kurwa teraz wyłączyć? Czekaj, wezmę sobie w kontrolsach. Rotation. Jak to się kurwa nazywa? Przepraszam. Ja nie wiem, czy ja na tym mogę w ogóle. Dobra. Może lock sobie wpiszę. Lock orientation pod kamam. O! I coś sobie wyłączyłem jeszcze. Dobra, to jest pod K jednak było. Dobra. Czy ja mogę w ogóle stawiać jakieś bloki, bo nie wiem, czy mi się zrobiło źle? A nie, dobra, jest git. Ale teraz szybko kopię, kurde. No to elegancko, widzowie, to mi się wydaje, że dwa bossy pokonane, także możecie pisać śmiało, cóż tu kolejnego, jakie światy, jakie bossy sprawdzać, zwiedzać, bo zrobiłem chyba wszystko w tym Erebusie, co było do zrobienia. Oczywiście tak, bo z bossów to mówiliście, że są dwa bossy. No to rozjebałem, było to rozjebałem, tak?
To jakieś collect drop mobs, tu jakieś compound goggles, no to wiadomo, że to jest takie... Można by to zrobić, ale to mi kompletnie niepotrzebne do niczego, nie? Jakiś smoothie, no też fajna sprawa, fajny bajer, ale po chuju do raju to nie rozumiem. Altary, no to też fajne, ale to takie... Mogę coś z tym zrobić, nie mogę coś z tym zrobić. Chuj wi, takie, po coś to jest, nie wiem po co, no. Także potrzebuję od was właśnie pomocy. Co kolejne? Bossy zrobione, rozkminiłem. Co prawda z pierwszą zagadką miałem trochę problemów, bo tam ten arkan nie podszedł mi na początku. Nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. Natomiast drugie, co mi się udało tutaj rozkminić, czyli właśnie związane z tymi skarabeuszami, no to już tutaj poszło mi to całkiem sprawnie, ładnie, widzicie, 20 minut pierdolnięty cały Dungeon i kolejny bossik też zrobiony, także wydaje mi się, że jak na moje takie, wiecie, moje bycie po prostu kompletnym debilem, jeżeli chodzi o grę, to poszło mi nad wyraz dobrze. Naprawdę muszę przyznać, jestem z siebie dumny, że tak se dałem radę, bo nie spodziewałem się, że tak se dam radę. A dałem sobie radę naprawdę super. Także, mordy, mordeczki, en mordunie. Serdeczne oczywiście arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I co, i to było na tyle. Żegnam się z wami i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale właśnie z Minecraft Roga. Tylko pamiętajcie oczywiście o tym, bardzo was proszę, żebyście mi podpowiedzieli, co mam robić, żeby po prostu nie było stypy na odcinkach, żeby po prostu było takie mięso, które właśnie widzieliśmy dzisiaj. Konkretne, dobrze przyprawione mięso materiałowe. Bo na tym mi właśnie najbardziej zależy. Także kacę was, do następnego, trzymajcie się and you.